Hej, witajcie, z tej strony Kostum. Chciałbym was powitać w kolejnym odcinku na tym kanale. A dzisiaj duży projekt do zrobienia. Bardzo duży projekt. Bardzo duży projekt do zrobienia. Tam nawet go widzicie. Ja wam go pokażę. I... trochę tego mam. Trochę mam. A ja was witam w tym czasie w kolejnym odcinku Minecraft Survival. Kurde, już chyba... 70 albo 80, nie wiem, nie pamiętam. I tak, dzisiaj budujemy największy projekt naszego nowego domu. O nazwie Atlantyda. No, tak jakby Atlantyda. Pokażę wam tak. Będzie to tak. Czekaj, kurde, nie mam pokazanego tego modelu, jak miałem to robić. Dobra, już wam mówię. Sama budowla będzie wyglądać tak, że to jest praktycznie wbite, no prawie wbite do ziemi, bo to jest dotąd wbite do ziemi. Będzie się tak, o tak lewitować. Chyba nie jestem na game modzie. Jestem tylko sobie to włączyłem. I tak. W tą stronę dotąd jest 30. Nie, 31, w tamtym też 31, tu 31, tutaj takich 3, jak dobrze powiem, 13 takich bloków, więc średnica troszeczkę może być tego. I w dzisiejszym odcinku będziemy to budować. Tak, wiem, co chwilę zmieniam takie miejsce zamieszkania w Minecrafcie, ale nie, obiecuję wam, że to już ostatni projekt. Jak zbudujemy ten projekt, to wtedy odpalam sezon 3 Minecraft Survival. No i w sumie to tyle. Pyk, 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 pyk. Normalnie speed raz budowania, wait. Pyk, pyk. A trochę chamskie, że mi to nie działa. Właśnie, to a propos tej bazy. Ta baza zostaje, tylko te bikony bym musiał usunąć po prostu. Dużo rzeczy stamtąd wezmę. Wezmę ją, zrobię, jakby to była taka troszeczkę opuszczona baza. Trochę. Trochę jako opuszczona baza. I na chwilę obecną będziemy mieszkać na tej Atlantydzie. Wiem, tamten dom też był bardzo fajny, ale nie będę go usuwać, spokojnie. Ale powiem wam, że ogólnie to... O, już działa ta. Przewodnia potęga, tak? Tak, przewodnia potęga. Pyk, pyk. No, trochę tego schodzi z tego. Ale powiem wam tak, ogólnie... wziąłem sobie kilo, stworzyłem netherite'owy. Specjalnie po to wziąłem sobie kolejny netherite'owy kilo i tak... Ja sobie naprawiłem ten cementing. Pewnie się zastanawiacie, po co? Po co to robiłem? Bo potrzebowałem bardzo dużo kobla, a miałem akurat efficiency i silk toucha. A wiecie, co to się równa. Dużo, dużo kobla, że dużo... No, samego stona, nie cobblestone'a. A ze stona takie coś się chyba buduje. No, ze stona się coś takiego buduje. Więc no... dzisiaj będzie troszeczkę dużo budowy. Na pewno wiem, że nad nami będzie, że pod nami będzie coś takiego. I tak, mam dużo planów do roboty. Między innymi muszę zbudować... Będzie na przykład, nie wiem, budowa windy, na przykład, nie wiem... Trudem będzie przenieść tych villagerów, ale jakoś to się zrobi. Sam jakieś sposoby jest. Skoro ja ich przywiozłem z wioski tutaj, to raczej jakoś mi się uda. Pyk, 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 pyk. Dobra. No, powiem wam, że troszeczkę duży będzie ten projekt. Troszeczkę bardzo duży nawet. Nie utop się. Dobra. Jestem. Słuchajcie, dobra. Zachodzi, czyli będę musiał iść spać. Pomału. Dobra. Ale chwileczka. Jeden dzień w Minecrafcie to tak cała doba, tak jakby 24 godziny, to jest 20 minut, jak dobrze pamiętam, bo jak speedrunowałem i miałem przy sobie ten licznik, to pamiętam, że jak było 10 minut, to wtedy już działa się, no w sumie 11 minut, to już działa się, no jedno. Działa się noc. Kiedy noc może się działać? Była noc po prostu. Pyk, pyk. Dobra, powiem wam tak. To, że to jest bardzo czasochłonne i mi się nie chce tego robić, ale muszę to robić. Że to w ogóle chciałem zbudować. Ale dobra. Pyk, pyk. Tutaj to wszystko jest zbudowane. Na pewno będziemy musieli podłogę. Dużo gąbek będziemy potrzebować. I niestety nie da się zrobić gąbki, więc musimy iść poszukać. Tylko nie wiem, jak to się nazywa? Nie monument. Chociaż może monument. Nie wiem. To nie jest monument. To jest mężczyzna, bo chodzi mi o... O co, już wam mówię. A, jeszcze jedna sprawa. Chodzi mi o podwodną świątynię. A propos tego, że będzie taka, będzie pustka. Tutaj dam okna, spokojnie. Jak już tutaj wszystko to zbuduję, odsączę to gąbką i tak dalej, odsączę gąbką ocean, no to wtedy się może to udać, ale to jest takie troszeczkę
Dziwne, propos, chodzi mi teraz tak, zmieniając już temat, propos pszczół. No, sami musicie się zgodzić. Pszczoła to jest tutaj, oczywiście w grze mówię, wielki, latający, czarno-żółty kwadrat. I szczerze, bo nie wiem czemu, z jednej strony lubię takie pszczoły, a z drugiej strony... O właśnie, muszlę łodzika znalazłem ostatnio. Nie, o nie ostatnio, tylko dziś. A jakbyście się pytali, skąd znalazłem, już wam mówię. Był sobie tutaj taki pewien pan, taki bardzo miły, prawie myślałem, że będzie miał trójząb. No to już raczej wiecie, o kogo chodzi. I znalazł, i wziął, dał mi po prostu muszlę łodzika. A na muszle łodzika z jego ręki jest chyba ponad, nie wiem. O, to właśnie ten pan, dzień dobry. Dzień dobry, co tam słychać? A dzisiaj nic już nie masz, co? Nie masz nic. No to gin. Będę musiał sobie kiedyś po prostu zaktualizować Minecrafta na wyższą wersję, żeby były na przykład te świecące squidy i inne rudy. No nie powiedziałbym, właśnie, co może robić ruda miedzi poza piorunochronem, bo... No, come on, no. Nie po to chyba wprowadzili nową rudę, która moim zdaniem jest całkiem spoko. Może nie wiem, jakieś bronie czy coś tego typu. Bo jak na przykład jest Minecraft Warfare Mode, to ja tam na przykład pamiętam, że była tam jakaś ruda tytanu, miedzi, nie wiem, niklu albo coś tego typu. Więc powiem wam, że byłoby ciekawe, gdyby były bronie w GTA, ale było... Nie w GTA, tylko w Minecrafcie. Ale byłoby, powiem wam, że dosyć bardzo, bardzo łatwo z mobami wtedy. No chyba, że, no właśnie, żeby z Wardenem, bo Warden jest naprawdę OP. Dobra. Szczerze, buduję już to 7 minut. To trochę się zdziwiłem. I dlatego chyba zrobię po prostu cięcie, jak to buduję, bo... No, zrobię cięcie. Jak to buduję, bo to w sumie nie ma sensu, bo mówię jakieś tam pierdoły o tym, na przykład, co myślę na przykład o Wardenie albo o pszczołach w Minecraftie. I jakby to powiedzieć, no po prostu... dobra, zrobię po prostu, nie wiem, timelapse cięcie. Zrobię cięcie chyba. O, zrobię cięcie. Widzimy się. W sumie nie wiem, to chyba się nazywa mężczyzn, co nie? Bo to jest mężczyzn, podwodna świątynia, co nie? Jeden, dobra, pójdziemy do mężczyzna. A jeszcze sprawa. Tak, mieliśmy ostatnio polować na te stridery. I niestety, ale zapomniałem o tym i wróciłem do domu, bo zginąłem. Komendą kill. Dobra. Okej, nieważne. Pyk, pyk. Damy sobie tak. No to co? Ja zrobię tutaj cięcie. O, dużo nie zostało. Siema zombie. I w sumie będziemy się widzieć już później, jak to wszystko zbuduję. No i dobra, jestem z powrotem. I przepraszam, jednak to nie jest mężczyzna, tylko monument. Jest, siema. Siema. O fuck, otopię się, dobra. O nie. I tak, dokończyłem budowę tego. Czy ja właśnie nie mam w ogóle jedzenia? Ja nie wziąłem w ogóle żadnego jedzenia. O nie, no come on. Nie mam jedzenia. Serio. Come on. Nie wiem, co zginę. Dobra, macie mnie. Już mnie zabijcie, ja tam wrócę i tak. Tylko, że z lepszym asortymentem. No chodź, zabij mnie. No dawaj. No i co robisz? A teraz się mnie boi. O! Odłamek pryzmery. No fajnie, że zostawię coś... To, dobra. Spoko. Wezmę sobie tutaj spawn pointa. I dam sobie jeszcze szybko jedzonko i idziemy znowu tam, więc co? Ja tam idę. O, tutaj będę. Chlebek wezmę. Więc co? Ja idę i widzimy się już za chwilę, jak tam dojdę. Dobra. Tym razem cię już pokonam. Jestem ciekawy, czekaj, bo to jest boss, co nie? Tak samo jak Wither i... O, Ender Dragon. Mokra gąbka. Spoko. Nie. Kurde, czasami jest tak przydatny z tym delfinem, a czasami w ogóle. Gin. Jaki ja mam aim, naprawdę. Halo, o. Dobra, delfin. Wy mi już nie pomagacie.
Nie, super, jeszcze Tom. O nie, o nie. O nie. Mogłem sobie wziąć nawet zaklęcie z oddychanie pod wodą, bo mam, ale boję się, że to za dużo będzie mi kosztować. Dobra. Zjem sobie i rzucę w ciebie trójzębem. O! Dostał. Dostał. Dobra, nie będę rzucać w wodzie, bo jeszcze jego zgubię. O, chodź. No, chodź. No, chodź. No, a co? Teraz się mnie tak boisz. Dobra. Idziemy. O, tam dostał. Pieczoną rybę? Jak można dostać pieczoną rybę od czegoś, co nawet nie jest rybą? Okej. Szybko. I niestety, ale... A spadowa, no. Dobra, jesteśmy w środku. Kurde, nie mam drzwi. Nie mam drzwi! Dobra, to się utopię. Znowu. Tu chyba powinien jeszcze jeden być. Ale chyba nawet jedna gąbka mogłaby wystarczyć, co nie? Siema. O, nie, wystarczy jedna gąbka. I tak jest dobrze. No. To 18. Ja, dobra. Mokra gąbka. Czekaj, jak ją się wysuszało? Piec. Potrzebuję piec. Cobblestone potrzebuję. Ten, proszę, dziękuję. Dobra. Dobra. Damy sobie to tak. Damy sobie tutaj. Damy tak i damy tak. Jestem ciekawy tylko... Nie, ja stracę całe wiadro lawy. Ej, chyba tutaj odzyskam wodę, co nie? Odzyskam jeszcze wodę. XD. Po prostu. O nie. Nie. Dobra. No ale teraz delfin był. By mi się przydał. O, cześć delfin. Pomóż mi, pomóż, pomóż. Dziękuję. Ciśniemy delfin. Powiem wam tak. Troszeczkę tego zbudowałem. No, efekt 5-godzinnej pracy około. Też dałem tam podłogę zbudowałem, więc chwila. Tak? Ej, no come on! Nie gadaj. Nie mam pytań. Dobra, widzę, spokojnie, widzę. Pyk. Czy jest gdziekolwiek jeszcze coś tutaj takiego? Tutaj coś. Coś mi tu przeszkadza. Płyniemy, tu nie ma. Tam nie ma, tam nie ma. Dobra. Teraz mógłbym z tą gąbką zrobić, ale nie mam węgla. Ja cię. Dobra, wait, zrobię tak. Kill. Biorę węgiel. Albo drewno. Albo węglodrewno. Cokolwiek. No i chyba po prostu pójdę to wziąć i wysuszyć się jak to tam. Ale mam takie jedno pytanie. Po prostu, czy ja po prostu mogę znaleźć węgiel? 3 węgla, ale dużo. Normalnie, nie wiem. Powiem wam tak, tam troszeczkę urosło, ale powiem wam tak, troszeczkę się wyhandlowałem. Troszeczkę bardzo się wyhandlowałem. Wait. Wiadro. O, shit. Dobra. Nie, coś mi wyskoczyło po prostu. Raczej się nagrywa dalej, co nie? Nagrywać to nagrywa. Dobra, biorę jeszcze ten węgiel i spadamy. Jeżeli znowu mi się to nie uda, to po prostu będę musiał zrobić innym sposobem. No i teraz też delfin by mi się przydał. Cześć delfin, chodź. Chodź delfin. Powiem wam tak, z jednej strony na razie zbudowałem same fundamenty tego. Tak, to mogłem nawet zbudować to poza tym wszystkim, poza odcinkiem. Resztę dokończyć. Ten creeper chyba raczej zając z Minecraftu. No, wybuchnąłby chyba. Dam tak i dam tak. Jeden węgiel raczej starczy na taką gąbkę. Jest inny sposób. Jest inny, głupi sposób. A mianowicie będę musiał wszystko blokami zrobić. Super. Więc co zrobię poza odcinkiem? Będę musiał tak. Kłaść bloki, a potem będę musiał je usuwać. No, zrobię takie pierwsze piętro, drugie, trzecie, czwarte. Więc co, moi drodzy? Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Odcinek troszeczkę dzisiaj nie wypalił, ale
Dobre i to. Na szczęście, że w wodzie nic się nie niszczy. Mamy przynajmniej tam squid, więc co? Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia. No i cześć. Kurde no. Ej, trochę będzie jeszcze tej pracy.